Bardzo dużo osób pisało do mnie, że chcielibyście właśnie zobaczyć wnętrze tego autobusu i jeżeli na przykład nie śledzicie Anity i Tomka, no to dzisiaj u mnie na kanale będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda ich jeżdżący dom. Moi drodzy, jest ze mną Anita i Tomek z kanału Anita W. Anita W. I co nam dzisiaj pokażecie? Pokażemy wam nasz dom, tak, nasz autobus. Nasze 10 metrów kwadratowych. Nasz autobus to jest były autobus szkolny, to jest Ford E450 z 2001 roku z silnikiem 7.3 diesla. Przerabialiśmy go 2 lata, miał być to projekt 3-miesięczny, ale skończyło się na 2 latach, ale już od 2 lat jeździmy, także było warto przerabiać. Jak ci się podoba jazda tym 7-litrowym dieslem? Mi się bardzo podoba poza spalaniem, bo spalanie jest około 10 mil z galona, czyli jakieś 20 chyba 3, jak to się mówi po polsku? Litry na setkę. Litry na setkę, tak. Okay. Także tutaj w tych okolicach, gdzie benzyna jest troszkę droższa, to trochę odczuwamy. A tak poza tym to się bardzo dobrze jeździ, poza takimi większymi terenowymi trasami, gdzie trzeba troszeczkę uważać. Silnik raczej niezawodny, tak? Nie, no silnik jest... Troszkę nawet bym powiedział, że za mocny na ten autobus, bo 75-80 spokojnie ten autobus jedzie i nawet trzeba się pilnować, żeby za szybko nim nie jechać. Z zewnątrz żeśmy dużo zrobili, bo tu było wszystko tak jak w autobusie szkolnym oryginalnie. Tu była taka bramka otwierana, która tam blokuje, żeby dzieci nie przebiegały przez ulicę. To ja to wszystko pościągałem te światła, bo z tego co ja wyczytałem, to niby było, nie, że to jest nielegalne, chociaż chyba nie jest, bo tutaj wiele ma. One przeciekają często. Te światła, tak, bo to ze starości. Przemalowaliśmy też autobus, bo też słyszeliśmy, że żółty nie może być, co chyba nie jest prawdą. No nie. No właśnie. Zmieniliśmy znak stopu, bo na pewno nie może być ten oryginalny, to wiemy tak. Na pewno, także obchodzimy system zmieniając grafikę tylko. Tutaj dodaliśmy zbiornik do naszego ogrzewania na diesla i takie zabezpieczenie. A ogrzewanie jest zamontowane wewnątrz, tak? Wewnątrz, tak, okay. Tak. Bo my mamy łóżko tutaj na górze, także tu mamy, zrobiłem takie drzwiczki, wstawiłem od RV i tu mamy bagażnik, a tam głębiej widać 80 galonów wody. No to bardzo duży zbiornik, ale 80 macie czystej wody, czy czystej, tak. Czystej, a na brudną ile na macie? Na brudną mamy 16 galonów. 16. Także częściej trzeba... Czyli co kilka prysznicy tak naprawdę. Tak. Co 2-3 dni musimy zdampować. Co tutaj jest po kolei? Po kolei, to tutaj jest piecyk na wodę, piecyk do grzania wody. Tak. Nie wiem, może otworzę, pokażę. Święty, niezamarznięty, tak? Dokładnie. Tak? Trzy razy łatany, ale działa dalej. Działa dalej. To taki bardzo, bardzo prosty piecyk. 60 chyba dolarów, ale sprawdza się idealnie, naprawdę bardzo dobrze grzeje wodę. Chyba że jest bardzo zimno, to wtedy ta woda nie jest taka za gorąca. Ma problemy, tak? W tej skrzyni tutaj mamy generator. Zrobiłem nawet takie, żeby nie trzeba było go wyciągać, ale to się nie sprawdza, bo się za bardzo grzeje, mi się topić. To czyli musisz otwierać po prostu. Muszę go wyciągać. A, całkowicie wyciągać, całkowicie tak? Wyciągać, tak. Bo za tym wibruje, no nieprzemyślane, ale już tak zostanie. Motor. Tam mamy 2 skrzynie na takie właśnie rzeczy do motoru, stroje, ochraniacze i takie rzeczy. Z tej strony mamy jeszcze skrzynię, w której jest butla na gaz i jakieś takie filtry, węże dodatkowe, pierdolone. Ogólnie olej. Zapasowe części, tak, zapasowe i tym części, podobne. Dokładnie tak. Te drzwi boczne. Czy używacie ich w ogóle do czegokolwiek? Tak. Tutaj oryginalnie była lift na wózki inwalidzkie. My jak kupiliśmy ten autobus, to ci ludzie, od których kupowałem, już mi wyciągnęli ten lift, bo oni sobie prawdopodobnie sprzedali jeszcze coś. Dla mnie to było wygodne, bo to kawał żelastwa. Tak. A my mamy tutaj łóżko, oj, zakupów pełno. I pod łóżkiem też jest storage, jest bałagan straszny, bo się robi. No ale to macie dużo, dużo tak. Więcej miejsca na takie różne pierdoły na pewno niż w moim, no zdecydowanie. Tak jest zrobiony prawie tak jak w domu, czyli drewniany. Mamy tam 4 panele słoneczne po 100 W. Aha. I taką skrzynię
na dodatkowe jakieś tam miejsce. Trzymamy tam głównie zimowe rzeczy, których teraz tutaj nie potrzebujemy. Mocowania wszystko robiłeś sam tutaj do tego deku cały? Wszystko tak, wszystko jest od środka do tej ramy całej, każde jest jedno przykręcone do ramy. Takie bardzo ważne pytanie, Tomek, ile to wszystko waży? To wszystko waży, ostatnio ważyliśmy troszeczkę ponad 12 tysięcy funtów, jak jesteśmy napełnieni benzyną i wodą. Wodą. Także na granicy tego, co możemy. Czyli ile to jest? Około 6... 6,5? Nie, 5,5? No coś koło 6 ton. 6 ton, okej. Okay. No bo to jest jednak duży autobus, to nie jest ten najmniejszy, który jest dostępny. To jest największy z tych... Małych. Z tych małych, tak. Tak. Środka na tą ciekawszą wersję. Zobaczymy, jak sobie tutaj Państwo właśnie mieszkacie. A ty jeszcze nie byłeś u nas, dopiero zobaczysz. Tak, to jest dopiero pierwsze moje wejście do autobusu. Także to jest nasz dom, 10 metrów kwadratowych. Może się wydawać dosyć mało, ale jest naprawdę przyjemne. Przynajmniej dla nas wystarczająco. Tutaj jest nasza część sypialniana, łóżko, rozmiar queen chyba, czyli pełnowymiarowe. Tak. Widzę właśnie. Pod spodem, pod łóżkiem mamy ogromną przestrzeń, ale to widzieliście chyba z zewnątrz, co Marek pokazywał. Tutaj jest taka garderoba, część Tomka. Jest tutaj jeden wielki bałagan, ale nie umiem nad tym zapanować. I może co powinnam dodać, to, że tutaj wszystko, co zobaczycie, to jest zrobione własnoręcznie przez nas, przede wszystkim przez Tomka. Nawet ta lodówka. I w sumie jedyne co, to chyba tylko ten blat kupiliśmy, co nie było zrobione ręcznie. Tu jest kuchnia, moja chyba ulubiona część, jest dosyć spora jak na taką przestrzeń, także bardzo mnie to cieszy. Tutaj jest, tak jak powiedziałam, lodówka. Ogólnie jest. Aha, czyli wy macie zrobioną ogólnie też taką lodówkę. Spoko, no fajnie to. Ona była wcześniej otwierana od góry. Aha. I dosyć nas denerwowała, więc Tomek wyciągnął tam silniczek, wszystko i przerobił to na taką z szufladami. Mamy też cooler, co się bardzo przydaje. Czyli zwykły taki na... Tak, jest dosyć spory, mamy... Lakroje przede wszystkim. Lakroje, tak. Wodę gazowaną, jakieś piwko. Także to jest fajnie, bo jak jesteśmy w takim cieplejszym klimacie, jak teraz jesteśmy w Arizonie, jest... Tutaj w autobusie robi się naprawdę ciepło, bo to jest taka metalowa puszka i szybko przejmuje temperaturę. Także takie napoje, to by się szybko wszystko zagrzewało. Ale klimatyzację macie tą, widzę, jeszcze z autobusu, tak? Tutaj mamy oryginalną z autobusu, a pod spodem mamy klimatyzację taką domową ustawioną. Najmniejszy taki unit. Możecie zobaczyć tam właśnie pod tą klimatyzacją. Czyli tak. Obydwie normalnie u was tutaj funkcjonują. Tak, ale tak? To trzeba, musimy być podłączeni do prądu, żeby używać tej drugiej. Ta duża jest w czasie jazdy, to jest, bo tu nie mamy w ogóle klimatyzacji. Aha, czyli ona tylko z tyłu. Tak, ona stamtąd... Ale ona tak, no jest, przesadza czasami. Tak, ale to samo jest u mnie w Fordzie. Ja mam normalnie z przodu, ale jak ją włączę, to ja jadę w bluzie, w taką pogodę jak tutaj, bo jest za zimno. To jest taka nasza część, gdzie jemy, tutaj pracujemy. Ogólnie my obaj pracujemy dużo na komputerach i ja zazwyczaj siedzę tutaj przy stole. Mamy taki stół, który się rusza zależnie od tego, jak sobie tam zażyczymy. Możemy siedzieć tak, możemy siedzieć, często też tak właśnie pracujemy. To fajnie, dla dwóch osób do pracy akurat idealnie taka przestrzeń na kanapie. I ta sofa... To bardzo mi się podoba, jak właśnie sobie zrobiliście, że zagospodarowaliście taką część dzienną, tak, można powiedzieć. Tak, tak, tak. I to jest jeszcze zrobione tak, że się rozkłada do pełnowymiarowego łóżka. Także myśleliśmy, że ludzie będą nas chcieli odwiedzać, ale tak naprawdę mieliśmy dwie okazje. Kiedy raz przyjechali do nas ludzie na 2 tygodnie, a później na kilka dni. Więc przydało się, ale tak naprawdę nie wiem, czy by polecała, żeby ktoś zrobił coś takiego, bo jesteśmy 2 lata w autobusie i naprawdę dwa razy nas odwiedzili ludzie. A pod spodem tej sofy mamy bardzo dużo przestrzeni. Z tej strony są moje ciuchy przede wszystkim. A tutaj mamy takie rzeczy typu ręczniki, jakieś takie zasłonki, chodniczek do łazienki. A tutaj są baterie, akumulatory. Możecie sobie zobaczyć, tutaj jest właśnie ekran od baterii. A tutaj jest inwerter. Tutaj jest jakby cały panel sterujący, zobaczcie, wyłączniki, wszystko ładnie zagospodarowane. Kable, powiedziałbym, nawet ładniej niż u mnie, chociaż ja się starałem to dobrze zrobić, ale miałem mniejszą przestrzeń. Ale no,
prawo. To Tomek, a właściwie to tata Tomka bardzo dużo nam pomagał, jeśli chodzi o elektrykę. Najbardziej ekscytująca część tego autobusu, czyli łazienka z prysznicem. Mamy toaletę kompostowalną, czyli taką, do której nie musimy używać wody ani żadnych chemikaliów, co jest bardzo pomocne w drodze. My ten autobus chcieliśmy zrobić w taki sposób, żebyśmy mogli zostać nawet do tygodnia na jakimś dzikim terenie i nie być zależnym od wody, od podłączeń, od prądu. Dlatego mamy te solary, mamy bardzo duże zbiorniki na wodę, no i mamy kibelek kompostowy. Mm-hmm. Jak dla nas to uważamy, że warto. Ja wiem, że dużo ludzi radzi sobie bez toalety, ale tak jak jesteśmy na full time, to jest to po prostu komfort. W mieście dużo łatwiej na pewno, albo bliżej miasta w takich miejscach. Pójście sobie, mają taką fajną tablicę z pamiątkami, z miejscami, w których nocowali i które odwiedzili, oraz takie właśnie widokówki, naklejki, różnego rodzaju przypinki i zdjęcia. To jest taka nasza artystyczna część autobusu, a poza tym chcieliśmy, żeby było jak najbardziej domowo w autobusie, więc coraz bardziej staramy się dołożyć jak najwięcej roślin, bo to jednak dodaje koloru. I właśnie tutaj mamy takiego sukulencika, tutaj nowy kwiatuszek, tutaj kolejny, z boku koło ciebie jest jeszcze jeden. No i fajnie, wydaje mi się, że takiego klimatu dodaje. Tak, tak, no zdecydowanie to wygląda bardziej jak w domu. No a byliśmy wczoraj u znajomych, pozbieraliśmy grejpfruty z prawdziwego drzewka, także będziemy tutaj z Tomaszem jeść. Są przepyszne, arizońskie, tak, świeże. Tak. Słodkie na pewno, bo to w tym słońcu. Pyszne. No. To powiedzcie mi, czy właśnie wy mieszkacie tutaj w tym autobusie na full time, czy to jest takie tymczasowe rozwiązanie podróżnicze? Tak, mieszkamy na full time, jesteśmy tak naprawdę w autobusie od 2 lat. Nie mamy mieszkania, nie mamy samochodów, nie mamy nic. To jest po prostu nasz dom. Wszystko mamy tu. Tak. Wszystko jest z wami zawsze, tak? Tak, mamy zawsze wszystko przy sobie. I co, zwiedziliśmy już ponad 20 stanów. I powiem szczerze, że na początku troszeczkę mnie przerażał ten styl życia, ale jak tylko się przeprowadziliśmy, to szybko się po prostu dostosowaliśmy i nie zamienilibyśmy tego życia na żadne inne. Dokładnie. Tak, również prowadzimy kanał na YouTube, gdzie robimy sobie taką pamiątkę dla siebie, ale również chcemy się podzielić z ludźmi tym, że można żyć inaczej po prostu, po swojemu. I dzielimy się tam po prostu naszymi przygodami, także jeśli chcielibyście zajrzeć, to myślę, że Tomek tam chyba zostawi linkę do naszego kanału. Tak, będzie pod filmem wszystko. Tak. To oprócz tym, że dzielimy się swoimi przygodami, też dzielimy się pięknymi widokami, które tutaj w Stanach można spotkać w każdym stanie tak naprawdę i każdy stan jest troszkę inny. A powiedzcie mi, czy wrócilibyście teraz na przykład do swojego poprzedniego jakby stylu życia w dużym mieście? Jutro wracamy. nie ma mowy. Czujemy, że się dopiero rozkręcamy w tym, co robimy tak naprawdę. Dopiero jak tutaj zajechaliśmy na zachód, to tak naprawdę czujemy, że faktycznie zwiedzamy, podróżujemy, bo jest to całkowicie nowy, tak jakby krajobraz, nowy świat dla nas, także jest fajnie. Tak, ja uważam, że przede wszystkim to, co daje nam to życie, to jest wolność i jak się już zasmakuje tej wolności, to nie ma po prostu takiej możliwości, żebyśmy wrócili do tego, co było kiedyś, te 2 lata temu. No właśnie, też się chciałem was zapytać, czy zauważyliście na przykład różnicę po sobie w momencie, kiedy zaczęliście taki tryb życia? Czy na przykład wyluzowaliście trochę, wasze podejście do życia się zmieniło, czy... Ogromną różnicę. Ciężko by to opisać słowami, tak, z wieloma rzeczami, z podejściem do ludzi, z podejściem do pracy, do pieniędzy, do przygody, do stresu. Do siebie, ja myślę, że bardzo siebie poznaliśmy. W pewnym momencie zrozumieliśmy, że to nawet nie chodzi o te miejsca, które widzimy. Wiadomo, to jest ogromny bonus, to jest niesamowite, ale to, jakich ludzi poznajemy na swojej drodze, to nas uczy wielu rzeczy o sobie. Tak. Także... Naprawdę jest to niesamowita przygoda, najlepsza na pewno i myślę, że będziemy ją długo wspominać, a poza tym będziemy mieli takie wspaniałe pamiątki w postaci filmów. No i dobra, moi drodzy, tak właśnie wygląda dom Anity i Tomka. Jeżeli jesteście ciekawi ich codziennego życia i chcielibyście towarzyszyć im w ich przygodach, zapraszam na kanał Anita W. I myślę, że to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Today won't be scared of falling down no more, so take me away.